Hejka, z tej strony Karolina i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i dzisiaj witam was w Not Sobery. No, pewnie widzieliście już cutscenę. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, co myślicie, co ten Connor wyprawia, co on sobie myśli, co on knuje, o co mu chodzi. Nie wiem, czy ktokolwiek wie, o co mu chodzi. No, także tak to wygląda, słuchajcie, ta cała situation, słuchajcie, tak to wygląda. No dobra, mamy lato, zaczęło się lato, a wraz z latem postanowiłam, że pojedziemy sobie na taki krótki, szybki urlop. No i jeszcze tak sobie myślałam o tych, wiecie, w końcu no mamy to jednak wyzwanie i chciałabym, żeby ono to było spełnione. No i tak jakby 5 przyjaciół już mamy, ale nie mamy ciągle 5 wrogów. Mamy tak naprawdę tylko niby jednego, Ginę. I tutaj jest do was prośba, czy macie jakiś pomysł? Coś tutaj jakby zahachmęcić, co tu zrobić, żeby tych wrogów narobić sobie. Bo trochę na tych wrogów brak mi pomysłu, wam się przyznam od razu. Więc może wy coś podpowiecie, jakby tutaj jest ogarnąć temat. W ogóle... Elza? Fetia? Ardian? Ogólnie był niedawno, był ostatnio live właśnie z... Sobery. No i jak widzieliście pewnie na scenkach, to Gina troszeczkę ma wyremontowaną haciendę. I też ogarnialiśmy temat w sprawie... Kurde, jej się chce... siku. Ale on będzie sikał. Dobra, wykąp się na razie. I też robiliśmy Iwanowi i Emily dziecko i zaręczyliśmy ich i zaręczyliśmy też właśnie tego Lili i Emanuela, no ale no potem nam wywaliło grę i nie zapisałam tego i to się nie zapisało. No i szczerze wam powiem, że się nie usiadłam do tego, nie zrobiłam tego od nowa, tak jak wam mówiłam, że zrobię, więc może to na następny odcinek spróbuję ogarnąć. O, już on się wysikał, no dobra, nic. Zjesz sobie, Connor i ty, Lili? Simona też sobie wykąpiesz się, w sumie ty nie musisz jeść, ale może byś zjadła, albo dobra, nie. Wykąpiesz się, zrobisz sobie siku i słuchajcie, pomyślałam sobie, że tak na początek wakacji, właśnie w sumie na początek lata, moglibyśmy się wybrać na jakieś małe wakacje, że Connor by coś tam spróbował zorganizować, może on właśnie tego potrzebuje, na chwilę wyjechać, odsapnąć, wiecie, przemyśleć, co zrobić, czy zostać tutaj z Simoną, czy raczej... No sam on nie wie, chyba ma taki mętlik teraz w głowie do tego, co się stało i tak jak to wszystko wyszło tak naprawdę. Więc potrzebuje chwilę odetchnienia i pojedziemy sobie do Salvadorady. Ostatnio po ostatnim filmem pisaliście mi właśnie, Monika chyba mi pisała, tak mi się wydaje, Monia, moja widzka, że ten, żeby w Salvadoradzie się zaręczyli. No i też tutaj nie wiem, czy ten Connor może właśnie tak na tych, tak będzie oddychał, aż odetchnie i doszli do wniosku, że nie chce też Simony ranić, że jednak jest Simoną, wiecie, i może się jej oświadczy, ale czy to będzie dobra decyzja, to wyjdzie później, w praniu. Także zobaczymy. A jeżeli chodzi o Simonę, o właśnie się ubrała, dałam jej jeden nowy strój, dałam jej taki właśnie kombinezonik jakiś, ala, weź ty wyrzuć śmieci, jak się ogarnęłaś, ale on jest bardzo fajny, o taki. Taki dałam kombinezon właśnie, bo już teraz mamy latko. No a Connorowi to chyba w sumie... czy ja mu coś dałam? A dałam mu taką koszulę z gołą klatą. Więc no, dobra. Czy my możemy sobie wziąć tutaj urlop jakiś? Weź urlop, no. Czy pieski bierzemy? Nie, jedziemy sami. Pieski zostaną. Jedziemy właśnie z tym... Ariela, no tak. Kto to? Co ty? Iwan się ubrał, jeju. Jedziemy ze samą Simoną, tak. Proszę bardzo, Connor pokazuje klatę. O. No, jedziemy z samą Simoną. W ogóle Simona jest taka chudziutka, szczuplutka, jaką teraz przebierałam. O nie, trzeba zamienić, bo nam chałupę zaleje, jak nas nie będzie.
Dobra, jedziemy. No i właśnie pojedziemy do Salwadorady. No i jesteśmy, słuchajcie. No i ta Salwadorada przywitała nas troszkę deszczowo, więc wchodzimy tutaj do środka, słuchajcie, do środka. Wiesz co, Simona, wypadałoby, żebyś ty się... Witaj w dżungli, Connor. W ramach wynajmu do twojego pozdrowienia podano kilka obiektów przydatnych w poszukiwaniu przygód. Okej, dzięki. Ale wiesz co, Simona... Ja bym z tobą weszła do kas i dała ci jakiś taki strój bardziej adekwatny do tych warunków tutaj panujących, więc dawaj, wejdziemy do kas i przybierzemy ją trochę. Okej, dała mi coś takiego, w sumie bardziej wiecie, że trampki, że tutaj spodenki, że taka bluzka, takie krótkie, no takie w stylu Simony, tak, bo ona się nie ubierze, nie wiadomo w co, ona musi ładnie wyglądać, więc dała mi coś takiego. Tu pokażę wam jeszcze jej wszystkie stroje, bo chyba w kasie nie pokazywałam mi, jakie ono tej stroje ma. No i właśnie dała mi teraz to, takie powiedzmy wygodniejsze. Tutaj ma taki strój, ona w sumie go już miała wcześniej. Ogólnie muszę ją troszeczkę poprzebierać, bo chciałabym właśnie odświeżyć jej garderobę. Także myślę, że będziemy musieli tutaj przy jakimś live'ie sobie wejść. Właśnie na ciepłe dni ma taką słodką sukienkę, tylko na coś tutaj nie ma jakiś... A, taki makijaż ma po prostu, no dobra. I na gorące, znaczy na gorące, na zimowe dni. No, także tak się prezentuje. Jeżeli chodzi o Connora i zmiany jakieś tutaj, to dałam właśnie mu to. Ten strój i coś jeszcze? Chyba nie. Jakoś tak nie mogłam go fajnie ubrać. Ten zielony kolor cały czas mi psuje tu wszystkie stylizacje. Także dałam mu takie coś. Tako. No, dobra. Także lecimy. Słaba pogoda nam się trafiła, bo dzisiaj będzie padało, a jutro ma niby nie padać, a my przyjechaliśmy tu na 2 dni, więc trochę słabo. I patrzcie, Simona i Connor mają urodziny we wtorek, więc w kolejnym odcinku im zrobimy urodziny. No więc już wypadałoby jakieś te kroki począć, jeżeli chodzi o jakieś potomstwo czy coś, takie bardziej już, wiecie, plany. No chociaż z Connorem to plany, to nie wiem, co będzie, no, co będzie. Dobra, włącz jakąś muzę, słuchaj, tutaj ta Simona robi jakieś żarcie. Znaczy sałatkę ogrodową robi, więc sobie zje, bo ona w sumie jest troszeczkę głodna. I sobie zje i myślę, że pójdziemy gdzieś, no nie będziemy tutaj siedzieć, no niby deszcz, no ale wiecie. No, pogoda nawet nam nie dopisała, nic tam tu nie dopisuje ostatnio. Dobra, więc sobie zje i pojedziemy na jakąś parcelę, no bo jednak nie odkryjemy za bardzo tej dżungli w taką pogodę, trochę zbyt mokro. Może jutro właśnie będzie mniej padało, to jutro się przejdziemy gdzieś tam w gąszcz, słuchajcie. Dobra, zjedz sobie Simona, tak. A co ty masz? Praca zdalna, okej. Okay. A do ciebie ktoś dzwoni? Connor, bardzo chcemy, żebyś dołączył... Co nie? Wiesz co, ty mogłabyś dodać coś na Simstagrama, bo wiesz, odpowiedz na maila, może odpowiedź na maila i dodaj historię. I co tam jeszcze było? Zamelduj się. O, tak, to myślę, że koniecznie właśnie. Tutaj właśnie nie ma kuchenki i można sobie tutaj na przykład grilla odwalić, no ale weźcie i odwalcie grilla, jak pada deszcz, nie? Dobra, potańcz sobie. Connor, zanim tutaj Simona, wiecie, ogarnie. O, cyk, elegancko. No, dawaj, dawaj. O, w sumie spoko tak wygląda, nie? Ile ma? 139 obserwujących. Wow! Simona, jesteś super influencerką simową. Dobra. Okej, okay, dobra. Dobra, chodźcie, jedziemy sobie gdzieś. Jedziemy sobie gdzieś, zaraz zobaczymy na jakąś parcelę. Tutaj co jest? Dżunglowy, a to jest romantyczna aura, a to jest do wynajęcia? Okej. Okay. Ćwir. Tu ktoś mieszka, czy tam coś. Dobra, tutaj też ktoś. Tu jest muzeum, a tu jest ten taka tawerna. Więc do tej tawerny się wybierzemy. Connor, bo co mi jakiś Bartosz wojewoda? No dobra, słuchajcie. Jak wakacje, to wakacje. Bierzemy sobie drinki. Jakieś. Tutaj rozmawiamy z jakąś panią. Nie wiem, czy ona jest sprzedawczyni z targu. Możemy sobie z nią po prostu porozmawiać. Wiecie, ona może jest miejscowa, może nam... się tutaj o czymś nam opowie, poplotkujmy z nią. A pani kim jest? Jakaś Lucia, więc też możemy z nią porozmawiać. No ogólnie jest słaba pogoda, więc no. Dobra, tutaj mamy jakiś ten targ, tutaj coś można kupić, tutaj chyba coś można zjeść takiego, nie? To może taką kolacyjkę sobie tutaj potem zjemy. A tu pan co sprzedaje? Jakieś laleczki. O, to fajne by było te laleczki kupić sobie na... Wiecie co, na pamiątkę, więc myślę, że moglibyśmy wziąć sobie taką lalkę.
za 80, no to kupmy sobie dwie, taką i taką. A to jest jakiś tradycyjny kosz na zbiory, kup ten obiekt. Nie, no nam niepotrzebne. O, zdobyta wiedza o kulturze salwadorskiej. O, ile simów się raptem zrobiło, skąd wy żeście się wzięli tutaj? A, oni sobie ty, proszę bardzo. Elegancko, drineczki, no dobra. Honor, idź kup te rzeczy, a my tutaj się poprzywitujemy z paniami i panami. Może ktoś by tańczył, słuchajcie, może ktoś by tańczył, bo z tego co kojarzę są takie tańce tutaj, ale na razie nikt nie tańczy. Fajnie by było się tego tańca, nauczyć tutaj, jak już jesteśmy na tych czasach. A to całkiem spoko byłoby. Co to? Imrizif, Boże, musimy ojca w końcu na ten na cmentarz zawieźć, my go wozimy w kieszeni, słuchajcie. O nie, to nie jest śmieszne. Dobra, kupiłeś jedną? Miałeś kupić dwie. Aha, dobra, jednak sobie przypomniałeś i się wróciłeś. Okej. Dobra, wracaj tutaj, usiądź sobie obok tej... obok Simony. I posiedźcie sobie razem, wypijcie coś. Boże, ale jaka to burza jest, w sumie dopiero jest 13. Czy ty śpiewasz, Simona? Dlaczego? Już po tym drinku śpiewasz? Słuchaj. A, możesz poćwiczyć śpiewanie w sumie. Jak tak bardzo tego chcesz. Tylko nie wiem, czy to jest dobry pomysł, wiesz? No dobra, i przyspieszymy troszeczkę czas. Niech oni tutaj... Czekajcie. Co ona tańczy? Czy ona tańczy ten taniec? Czy ona po prostu tańczy? Zapytaj o dżunglę, rozmawiaj. Więcej opcji. No zapytaj o tą dżunglę. Dobra, nie śpiewaj na razie. O Jezu, ja bym chciała tego tańca się nauczyć. Jak mam się nauczyć tego tańca, żeby tak tańczyć jak ona? Chyba muszę ją o to poprosić, tak? Chyba tak. O, coś ich wywaliło. No dobra, no to pochwal jej strój. Ja bym chciała, żebyś ty się... Czy to musimy mieć jakiś poziom tych wiedzy o kulturze salwadorskiej, czy jakieś tam... Ja wam powiem szczerze, że nigdy takiegoś specjalnie tego dodatku aż tak bardzo nie poznawałam. Wiecie, chodzi o to, że nigdy nie odkryłam tej całej dżungli, nigdy nie zrobiłam tych wszystkich zagadek, czy tych tańców, czy tej archeologii. No i ogólnie fajnie by było to kiedyś, wiecie, ogarnąć. O, teraz ona tańczy. Rozmawia o salwadorajski. Kurde, wiecie, ja bym chciała tego tańca się nauczyć, ale nie wiem właśnie jak to działa, czy... Podejrzewam, że to musi być... Czemu jesteś smutny? Nieprzyjemnie mokry, o biedny. Podejrzewam, że to trzeba pewnie mieć jakiś punkt i w ogóle... No jesteś faktycznie nieprzyjemnie mokrym. Myście zjedli obiad, ale w sumie na razie to ten... To nie jesteście aż tak głodni. A co tutaj w ogóle można zjeść? Każdy by zjadł coś innego. Chciałabym, żebyście się tego nauczyli. Ciekawe, czy się możecie nauczyć tego robić. Dobra, gadacie między sobą. A ty, Gina, znaczy Simona, czemu nie dopiłaś tego drinka? To jest twój. Wypij go śmiało. Czemu ta praca ci się pali cały czas? Coś masz zdalną pracę. No Boże, deszczu, byś mógł przestać padać. No ileż można. Tutaj jaka wściekła jakaś przyszła. Jak się nazywa? Fernando, a to on. Sorry. No dobra, siedzimy sobie w barze. Poznaliśmy jakichś miejscowych członków. Czemu tu ktoś poszedł? Ja chciałam stąd zjeść. O nie. To musimy poczekać, aż ktoś tu przylezie. O, kota. Kot. Przybłęda malina. Może kota przywieziemy z tego, z Salwadorady. Kota Salwadorodora. No i dobra, słuchajcie, wspólny wieczór teraz sobie spędzimy z Conorem i z Simoną. Jest 20. Oni strasznie się stresują tym, że właśnie pada ten deszcz i że jest ta burza i są smutni. W sumie nie mają tej szyb w oknach, wiecie, te okna są takie ten... Tak jakby, no nie ma ich po prostu. O, jak słodko. Zrobimy im zdjęcie z wakacji. A właśnie, musimy zrobić... Znaczy, muszą sobie zrobić zdjęcie z wakacji. Ale to może właśnie ten. Jak jakby jutro simowe. Jak może pójdą gdzieś sobie, wiecie,
na jakiś ten, na jakieś tamte zwiedzanie czegokolwiek, bo dzisiaj to w sumie nic sobie nie pozwiedzali. A Conor jedyne co to... A ty masz jakieś śmieci? A Conor jedyne co to kupił pamiątki, nie te laleczki. Jakieś za gdzieś tam je w domu sobie postawimy. No i jak wrócimy do już do San Majuszu, no to musimy pamiętać, żeby ojca zawieźć tam, gdzie jego miejsce obecnie. Bo trochę tak, no, niezbyt nosić go w kieszeni, co nie? A także, no... Także wracam do was rano, słuchajcie. Okej, słuchajcie, patrzcie jaki widoczek. Z rana ćwierkają ptaszki i wszystko. I słuchajcie, jedzą sobie śniadanie. Dzisiaj nie pada, więc Conor tutaj zrobił śniadanie na grillu. Jakieś tam kiełbaski z papryką czy tam coś. Więc sobie tutaj zajadają. I słuchajcie, co? Będziemy wyruszać na jakieś te właśnie rzeczy. Tylko ja bym tutaj dała, żeby Conor właśnie... To jest te psie kadełko i co my z tym możemy zrobić? Schować do wyposażenia, aha. Bo to, co to jest? Środek na pająki, aha, i po prostu tych pająków nie ma. Czy co? Bo tam widziałam, że Simona się odganiała od jakiegoś robactwa. No dobra, słuchajcie, myślę, że będziemy ruszać od razu z samego rana, bo nie wiadomo później jak ta pogoda, a dziś jest no dość ciepło, patrzę, że jest gorąco, więc wyruszamy w podróż i zaraz zobaczymy gdzie byśmy się tu wybrali. Myślę, że na szlaku, czy tu, a tutaj chyba nie możemy, co nie? Musimy, jak chcemy, to możemy tylko ewentualnie tu. No więc jedziemy tam i zobaczymy, co tam nam przyniesie los. No dobra, Conor, lecisz w takim razie. Dawaj maczetą, utoruj nam drogę. Simona jest jakaś znudzona i ogólnie sikuje się chce, więc może skorzystaj z tej łazienki, póki jest taka możliwość, a Conor tam będzie walczył z tymi jakimiś drzewami. W sumie prysznic też byś mogła wziąć, jak już i tak czekamy. Wow, udało się, dobra. Przejdź, chodź. Już się nie myj tam lepiej może. Czy Conor powinien zajrzeć do plecaka? Conor trafił na coś, co wygląda na opuszczone obozowisko. Reszta ognisko i porzucony plecak wskazują na to, że niedawno wypoczywał tu inny poszukiwacz przygód. W plecaku nadal może być coś cennego lub niebezpiecznego. Zostaw plecak, przeszukaj... nie, to zostawimy go. Okej, dobra. Super, w takim razie. Siema, Conor. Okej, on nigdzie nie przynosi nas. Myślałam, że będziemy musieli, wiecie, ekran ładowania ogarniać. Okej, dobra. Wow, tu jest to fajne miejsce, tak ja lubię tutaj, no, tutaj ładnie jest. Ej, tutaj też jest właśnie ten. Można nie, ty rękoma, nie. Chodź ty, Conor, tutaj ogólnie. O, tobie też się chce sikać. Chodź, utrujesz drogę maczetą. Tam jest w ogóle bardzo ładnie i ja w tamtym miejscu właśnie... Dobra, ja chyba coś źle zrobiłam, słuchajcie. Ogólnie to chciałam, żeby Conor się oświadczył Simonie na tym... tu. Ale nie wiem, dobra, na razie tutaj sobie będą stać. O, w sumie widok, patrzcie, w sumie widok ładny. Możemy tu i tu się oświadczyć. To będzie ładne zdjęcie. Dobra, i tak, oświadczamy się. Myślę, że tak, no. Że Conor podjął decyzję taką. O, widzicie? Nawet myśli o pierścionku. Ja to jednak wiem, czego on chce. Proszę. Tylko muchy jakieś nam latają. Czekajcie. No tak, 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 tak. Dobra, ale czekajcie. Ja muszę uchwycić jakiś dobry kadr. Muzyczka minęła. O, super kadr, co nie? A czekajcie, bo oni mi znikają. Okej. Tak, zaręczamy się. W ogóle chyba zrobię Simonie jakiś tatuaż, tak teraz pomyślałam o tym. Nie wiem czemu akurat teraz przyszło mi to do głowy, ale tak pomyślałam sobie, że zrobię jej tatuaż. Znaczy ona sobie zrobi, co nie? O, słodko. Dobra, fajnie. I teraz w tym miejscu zróbcie sobie właśnie zdjęcie z rąsi. Czekajcie. A że się zaręczyliście. Proszę bardzo, żebyście mieli pamiątkę, że to wasze miejsce zaręczyn. Anzi! O, jakie fajne będzie. Salwadorada i zaręczyny.
Super. Dobra. Co tutaj jest? Zaręczony i ty? Zaręczona, dobra. Ja wcześniej coś kliknęłam, chyba nie. O, tutaj jest do wykopania coś, a w ogóle. A, tu. Tu jest ten krzak. Ja bym chciała, żeby sobie zrobili tutaj, o. Tutaj można coś wykopać, przekop, no. Dobra. Chodźcie tam do krzaka i spróbujemy jeszcze tam przejść tą maczetą i sobie pokopiemy, żeby nie było, że my tylko tutaj, wiecie, przyszliśmy się przejść itp. itd. Tutaj są w ogóle ładne widoki. Dobra. I tu jeszcze tą maczetę możemy użyć, więc spróbujemy tą maczetą, słuchajcie, tutaj zrobić to. Bo wiem, że gdzieś tu jak się przechodzi, to jest takie fajne miejsce i taki fajny basenik i w ogóle. Więc może nam się uda to znaleźć. I właśnie tutaj bym może pokopała. Może byśmy coś znaleźli fajnego, też właśnie, żebyśmy zabrali na pamiątkę. Ja lubię jednak zbierać takie te pamiątki, żeby potem Simowie sobie fajnie mogli, wiecie, ustawiać w różnych miejscach w domu. A jakieś rachunki, dobrze. A ta jaka? Simona, co tam? Zmęczyłaś się? Dobra, czy uda ci się tutaj to ogarnąć? Mój drogi towarzyszu? Czy też nie? Udało się, ale zniknął. Simona, ty też mogłabyś przez to przejść. Wyższy poziom sprawności fizycznej zapewnia lepsze rezultaty. To nie, to weźmiemy to. Okej. Gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś? Gdzie żeś wylazł? Co tutaj mamy? Nic ciekawego. W sumie. W sumie to nic ciekawego. O! Udało się, więc popływamy sobie razem nago, bo tu nikogo nie ma. Udało się i patrzcie, tak ładnie. Z takim widokiem to ja bym się pokąpała. No, jednak Salwadorada jest naprawdę sympatycznym miastem wakacyjnym, znaczy miastem, może miejscem bardziej. Patrzę, że tutaj też możemy przechodzić. Tutaj też mamy kolejne rzeczy do wykopania, więc może spróbujemy wykopać to. Aha, co wy tak jedno na drugim? Popłyń tutaj sobie. Iwan, doszły mnie. A, Iwan już się dowiedział. Pewnie Simona wrzuciła na Simstagram jakiś ochlap. Tutaj możemy wziąć cichy ślub, ale nie, no może zrobimy jednak wesele jakieś takie fajniejsze. Dobra, pływamy sobie fajnie. Może usiąść tutaj razem, tylko się ubierzcie, proszę was. Fajnie. A, nago też. A nie, ona ma jakby, patrzcie, ona jakby miała jakieś spodnie czy tam coś. No ale sami tutaj są, to niech sobie pogadają i w ogóle. Zostańcie najlepszymi przyjaciółmi. Nie. Ośmiel się. Dobra, posiedźcie sobie tutaj ogólnie, pospędzajcie. Teraz to już jest w sumie ich taki zaręczynowy pobyt, więc oni są tak jakby dla siebie. No i niech sobie pospędzają fajnie czas. Może ja porobiłam jakieś zdjęcia, chociaż teraz jak są. Dobra, słuchajcie. Myślę, że będziemy już kończyć. Chciałam tutaj właśnie te kadry nago, ale może jednak się powstrzymam, bo po prostu YouTube jeszcze mnie tutaj zablokuje czy coś, bo raz mi zablokował miniaturkę, jak miałam na miniaturkę Sima w takich kodzikach, wiecie, zakodowany. No dobra, słuchajcie, będę kończyć ten odcinek. Oni sobie zaraz i tak wracają do domu. Pokąpią się tu jeszcze, może coś pokopią. To w następnym odcinku wam pokażę, co wykopali. A teraz się z wami żegnam i co? Dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Łapka w górę, jak wam się podobało. Subskrybujcie kanał, no i piszcie swoje pomysły, co by tutaj, jak zdobyć, jak ma Connor zdobyć wrogów. Może zrobicie mi jakiś Simów, którzy właśnie wezmą udział w tej całej historii. Może jakiś facet dla Ginny by się przydał. Pamiętajcie, że jest hashtag KorciaBerry i tam wrzucajcie swoich Simów. Ja właśnie stamtąd sobie biorę Simów, jeżeli mi są potrzebni do tej serii, więc koniecznie dajcie znać. A ja się teraz z wami żegnam. Dziękuję bardzo za oglądanie. Buziaczki i pa, pa.